tu, gdzie jest dom i twój, i mój. Tu, gdzie są lasy i rzeki nasze. Tu, gdzie się rodził ojciec i matka. Gdzie biały orzeł na sztandarze. Gdzie w Gdańsku Neptun śni trójzębem. Gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał. Gdzie wolna droga wiedzie wzgórza. Gdzie na jeziorze trzcina chwiejna. Gdzie dom poety w czarnym lasie. Gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. Tu biały orzeł, tu czarny węgiel. Tu wszędzie Polska, tu ojczyzna. Jak co roku mieszkańcy spotkali się, aby uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie obchody rozpoczęto o tym mszy świętej w kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny. Z kolegiaty kolumna mieszkańców z orkiestrą i pocztami sztandarowymi na czele przemaszerowała przez Jaworznicki Rynek pod pomnik niepodległości. Jest 26. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Konstytucji drugiej na świecie, pierwszej w Europie. Myślę, że szczególnie w okresie, w jakim znajdujemy się, w takim okresie politycznych zawirowań i prób łamania Konstytucji, niezwykle ważna jest taka symbolika, żeby przypominać o tych zdobyczach demokracji, jakie 226 lat temu nasi pradziadowie zapewnili wszystkim obywatelom. Jesteśmy dlatego, żeby uczyć właśnie naszą konstytucję 3 maja. Bardzo długo Polska nie była na mapach świata. W końcu się udało. Mamy konstytucję 3 maja. Najważniejsze święto w Polsce, jakie może być obchodzone. Warto się zastanowić nad tym, co było przedtem, co jest teraz, dzięki czemu zawdzięczamy tą wolność. Wystarczy tylko popatrzeć tam za nasze plecy na te wszystkie wielkie, ten pomnik i te wszystkie wielkie daty, które są tam wypisane. Od powstań, które były w XVII wieku, po współczesność. My cały czas walczymy o tę niepodległość. Może już nie z tymi wrogami militarnie, ale bardziej tym słowem. Walczymy przede wszystkim o tą pamięć, której teraz coraz częściej brakuje. Zgromadzonych gości powitała radna Renata Gacek, a następnie głos zabrał wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek. Konstytucja gwarantująca suwerenność i wolność jednostki wobec państwa to najważniejszy standard polityczny i obywatelski naszych czasów. Obecnie, kiedy codziennie korzystamy z tego, co dla nas oczywiste, warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć o ideałach polskiej tradycji oraz tych elementach polskiego charakteru, które uczyniły nasz naród niezależnym i wolnym. W swoim przemówieniu prezydent wspomniał m.in. o świętej pamięci kapitanie Stanisławie Nowakowskim, który odszedł od nas w styczniu tego roku. W styczniu tego roku odszedł od nas kapitan Stanisław Nowakowski Klon, prezes Jaworznickiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nasz przyjaciel, zasłużony dla miasta Jaworzna, wspaniały człowiek, człowiek godny naśladowania, prawy, trzymający się zasad. Człowiek nie godzący się na niesprawiedliwość, na zakłamanie i fałsz. Bardzo ważna postać dla miasta Jaworzna.
I musimy zwrócić uwagę na to, że to są osoby starsze, które walczyły o naszą wolność i pomału odchodzą. Szkoda, że odchodzą, bo dają świadectwo historii dla naszej młodzieży, dla nas, dla wszystkich mieszkańców naszego Jaworzna. Podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabrakło przedstawienia artystycznego w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej nr 16. Nauczymy się na pamięć tego kraju, literka po literce, dzień po dniu. Co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się może tylko tu, w złocistym lipcu czy w zielonym maju. Uroczystości były również okazją do wręczenia nagród w drugim międzyszkolnym konkursie pocztów sztandarowych oraz wiedzy o symbolach i barwach narodowych organizowanego przez gimnazjum nr 1. Następnie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem niepodległości. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów było spotkanie władz miejskich z kombatantami w Miejskiej Bibliotece Publicznej.